Hej, dziś podobno piątek, no to czas zamknąć tydzień pracy fleszem. You do what I say. Zaczynamy z grubej rury, bo od słów Neila Druckmanna z Naughty Dog, który w rozmowie z BuzzFeedem na temat The Last of Us odniósł się również do tematu Uncharted. Druckmann stwierdził, że, cytuję, Uncharted odniosło niesamowity sukces, a Uncharted 4 było jedną z naszych najlepiej sprzedających się gier, ale mogliśmy zamknąć tę historię i powiedzieć, że skończyliśmy. Idziemy dalej. Wygląda więc na to, że na kolejne przygody Drake'a faktycznie nie ma co liczyć. Jestem człowiekiem fortuny. What have you got, Isaac? Dziś premiera remake'u Dead Space'a, na którego wiele osób czekało z utęsknieniem. Całe szczęście wygląda na to, że to jeden z tych remake'ów, które naprawdę pozytywnie zaskakują. Średnia ocena na Metacritic to w tej chwili 90 na Xboxie, 89 na Playce i 87 na PC-tach. Dziennikarze chwalą oprawę audiowizualną oraz rozmaite drobne zmiany w mechanice gry, czy też dodatkowe zadania poboczne. Dobrze to zrobili. Tom Henderson przekazał kolejne insiderskie informacje, tym razem dotyczące serii Far Cry. Podobno w produkcji są jednocześnie dwie odsłony, jedna nastawiona na rozgrywkę sieciową, a druga klasyczna, dla pojedynczego gracza. Aktualnie informacje wskazują, że potencjalnie miejscem akcji dla obu odsłon ma być mroźna Alaska. Spekuluje się również, że w tej części sieciowej mielibyśmy wcielić się w postacie znane z poprzednich gier. Welcome to the short gameplay demonstration trailer. Niedawno przesunięto premierę The Day Before z marca na listopad, a gra zniknęła ze Steama, co twórcy zrzucili na karb problemów natury prawnej związanych ze znakiem handlowym. Potem szum zrobiły słowa moderatora na oficjalnym Discordzie, który stwierdził, że gry na oczy nigdy nie widział. Ekipa z Fantastic zapewniła jednak później w wywiadzie, że gra jak najbardziej istnieje i wierzą oni w swój produkt, licząc, że gracze też w niego uwierzą, gdy już w niego zagrają. Oby, bo bardzo liczę na tę grę. Listen up. This is Woodbury Survivor Colony. Alright, let's do this. CD Projekt Red postanowił wesprzeć szczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w tym roku możecie wziąć udział w aukcji, w której do wygrania jest replika gitary Johnego Silverhanda z autografem Keanu Reevesa. Gitara jest jedynie elementem dekoracyjnym, a nie w pełni funkcjonalnym instrumentem scenicznym, ale sam bym nie pogardził takim elementem wystroju. Mam nadzieję, że jednak aukcja pójdzie za znacznie wyższą kasę niż jest to w moim zasięgu. Link znajdziecie w opisie. I na koniec coś z naszego własnego podwórka. Trwa w tym momencie rekrutacja na współpracowników do kanałów TV Tech i TV Filmy. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, to w opisie również znajdziecie link do strony z ogłoszeniami oraz wszystkimi szczegółami. Kacper i Aleksy czekają na wasze zgłoszenia. No to dobra, kończymy na dziś. Odpocznijcie w ten weekend. Na razie.